Witam was tutaj, cześć, witam jak znowu, zapraszam was na... No właśnie, tak, dzisiaj jest ankieta. Bardzo wam dziękuję za ten skromny, niecały jeszcze rok, który nadaję na kanale. Znaczy, nadaję już około ponad roku różnych filmów i w końcu dało nam się dojść do 100 subskrybentów, czyli jestem bardzo zadowolony. Chociaż, tak jak już mówiłem wcześniej, musimy zrobić do 1000, bo bym zaczął jakieś mieć korzyści z tego. Pomijając moją uczestną przyjemność i zabawę, którą dla was też robię. Ponieważ jak już kiedyś mówiłem, żeby zarabiać, trzeba mieć 1000 subskrybentów. Mam nadzieję, że kiedyś do tego dobijemy, ale... Opomniałem z problemem z nagrywaniem. Ale nie o to mi chodzi. Ankieta dzisiejsza się pojawia, ponieważ tak. Wy głosujecie, jakiego chcecie mieć specjala. Będą dwa specjale. Jeden specjal będzie z okazji urodzin. Urodziny są w listopadzie. I drugi specjal jest z okazji 100 subskrybentów. I tak. Macie do wyboru tam parę opcji, co mi się wydaje. Powinna wam się w karcie teraz pojawić ankietę, jeżeli nie macie w karcie, możecie pisać w komentarzach. Tak, ja mam na chwilę biorąc pod uwagę to i to. Dobrze, jakie macie opcje do wyboru? Po pierwsze podwójny i dwugodzinny live ze Steel Skylines. I tam macie chyba dwie opcje do wyboru. Ze Steel Skylines, nie, z Mastrandy, powiedzmy. Z Mastrandy, bo z tej serii będzie się rozwijemy. Z promowej Imperium to niedługo się i tak skończy, może w piątek, więc... Tym nie będę chciał się wkręcić i to będzie weekend. Odpowiedź druga. Materiał specjalny, jakiś tam polityczny, jakbyście taki mieli pomysł. To proszę bardzo, jakiś specjalny polityczny dla was. Jak macie jakiś pomysł na temat czego, to Q&A. Materiał polityczny i tak się pojawi chyba za tydzień. Za tydzień, za jakieś dwa tygodnie, to i tak będzie jakiś materiał polityczny. Ale jakiś ekstra dla was z okazji stówy. Lub jeszcze coś tu, ja poproszę na to jest live, gdyby się może to zapamiętać. Lub jakiś specjalny live, może nawet nie live, jakieś Q&A. I wtedy ja zrobię specjalny odcinek, w którym zadaję ci pytania, a później na nie odpowiadam tak w ten sposób, jak to jest robione w serii, Polityka Warszawska. I studio polityczne tam znoszę Dominikę, też tam się różnie nazywa. No i wtedy możecie coś tego typu zadać, tak? To wtedy takie Q&A, jedno już tam kiedyś było, tak temu, że w karcie wam dam link do tego, to było podobno. Ale teraz to jest 101 subskrybentów, ci chyba by się utrzyma, to jak szybko zajdę do mniej liczby. Lub jeszcze tam, no mamy dwie opcje do wyboru, lub live'ik i tu będzie trochę coś dziwnego, możecie się zdziwić, z budowy nowego studia do przygody Avizonosza LEGO. Ponieważ ja cały czas to buduję, mogę zrobić live'ik w formie tam nie lepiej. Ja sobie będę budować, telefon będzie robić dla was transmisję na żywo i będziecie mogli pisać komentarze i tego typu. To byłby live'ik, jakiś też weekend. Ten live'ik by mógł trwać nawet do 3 godzin, bo ja takie rzeczy dosyć długo buduję. Tak. I to tyle. Inaczej. To są rzeczy w ankiecie, które ja mam, wymyśliłem teraz tak szybko, co mogę zrobić dla was na sklepie, ponieważ trochę nie byłem na to przygotowany, że tak szybko wbiję, więc chyba. I jeżeli macie jakieś specjalne pomysły, nie wiem, co chcielibyście zobaczyć, jakiś, nie wiem, specjalny awizonosz poza prawem, czy jakaś wycieczka dla was, czy coś tego typu rzeczy, to piszcie w komentarzach, tak, w sekcji komentarzy, naprawdę możecie tam napisać, co chcecie. Na stówę ja to względnie pomyślę i mogę nawet wcielić to w życie, jeżeli mi się taki temat spodoba. Także tak, no to dużo mówić. Zapraszam do komentowania, zapraszam do brania udziału w ankiecie. I niedługo już się pojawi trochę nowych rzeczy. Na przykład, nie wiem czy ktoś widać The Sims i Blue Beat na telefony, bardzo fajna gra. To nie jest sponsorowane, ja w to prostu teraz gram. I mam swój własny klub, nazywa się Avizonosz, jakby ktoś się zastanawiał, jest to klub otwarty. Jakby ktoś chciał, może to się ktoś wyda. I z tego też może jakieś live, jakieś tam co tydzień, jakieś tam krótkie zapisy z tego, co mi się udało zrobić w ciągu tygodnia, bo ja tam regularnie to włączam na każdej lekcji. Także tak, to się tam ładnie dzieje. No, dobrze. Także głosujcie, piszcie komentarze, dużo mówić. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeśli tak, możecie coś takiego wydać. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj pojawi się odcinek z Hispanic Mass Transit, który mam zamiar za chwilę zmontować, bo dla mnie jest jeszcze w środę, a to już padę. Dobra, to dużo mówić. Cześć!